Chrześcijanie Obrządku Wschodniego obchodzą dziś Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku, 6 stycznia, Chrześcijanie Obrządku Wschodniego obchodzą Wigilię, tak bowiem wynika z kalendarza juliańskiego. Mimo tego, że prawie dwa tygodnie, 13 dni nas dzieli te nasze kalendarze i termin świętowania Bożego Narodzenia według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego, to atmosfera, Świąt Bożego Narodzenia również według kalendarza juleńskiego jest bardzo podobna jak w kościele, jak w tradycji zachodniej. Mówi biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej, ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak. Wigilia to spotkanie rodzinne. Chrześcijanie obrządku wschodniego dzielą się prosforą. W miarę możliwości spożywają 12 postnych potraw. Później udajemy się do cerkwi, aby wziąć udział w wielkim poweczeriu, aby również być najutrzni, Jeżeli to jest tylko możliwe i również brać udział świątecznej liturgii na Boże Narodzenie. Także dla chrześcijan obrządku wschodniego ze względu na pandemię te święta z pewnością będą wyglądały nieco inaczej. Jednak należy pamiętać, że to co najważniejsze jest niezmienne. To dar narodzin Chrystusa Zbawiciela. Proszę każdego z Was przyjmijcie go z wiarą, przyjmijcie go z ufnością i wtedy te wszystkie problemy, z którymi my na co dzień zmagamy się, one staną się mniejszymi, bo z nami będzie ten który jest naszą nadzieją, jest naszym życiem, jest naszym pokarmem. Podkreśla metropolita przemysko warszawski kościoła grecko-katolickiego ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Chrystus daje się sławite Jeho.